Chcielibyśmy sobie teraz porozmawiać o liczbach. Liczbach związanych z transplantologią. Jak to wygląda wyglądało w 2024 i w 2023? Na pewno jest stały postęp. Jest to powód, dla którego jesteśmy bardzo dumni i jeszcze bardziej zmotywowani do jeszcze lepszego działania, dlatego że liczby systematycznie rosną, jeśli chodzi o przeszczepy narządowe. Daleko nam jeszcze do liczb, które osiągaliśmy przed erą covidową, ale patrząc na krzywą wznoszącą się w zakresie wszystkich narządów i tych, które od niedawna stosunkowo są przeszczepiane, mówię o płucach czy sercach, mówię w skali Polski, to te liczby znacząco rosną w zakresie każdego narządu. Rosną, a proszę powiedzieć, czym to jest spowodowane? Co determinuje to, że te liczby rosną? Myślę, że jest to wieloczynnikowy powód. Zawsze walczyliśmy o to, żeby poprawić świadomość społeczeństwa naszego i stosunek do medycyny transplantacyjnej i myślę, że ta świadomość na tyle się zwiększyła, że stosunek ludzi do chirurga transplantologa czy dla lekarza transplantologa jest zupełnie inny. Do problemu dawstwa narządów podejście naszego społeczeństwa również się zmieniło. Kolejnym elementem jest zdecydowanie większa aktywność koordynatorów transplantacyjnych i ich skuteczność. Myślę, że poprawiło się również w zakresie tak zwanego potencjału dawstwa w niektórych szpitalach, chociaż w dalszym ciągu jest bardzo duże pole jeszcze do działania, dlatego że w województwie mazowieckim, które reprezentuję jako konsultant, mamy 55 szpitali o tak zwanym potencjale dawstwa, a niespełna 30% uczestniczy w programie dawstwa narządów. W związku z tym 70% no, musimy w jakiś sposób zdeterminować, zmobilizować do aktywności. No właśnie, ale do tak zwanego hura optymizmu chyba nam jeszcze daleko. Przed chwilą sobie rozmawialiśmy na temat przyszłości polskiej transplantologii i wspomniał pan, że za jakiś czas mogą być z tym problemy, a mowa tutaj o specjalistach, lekarzach, specjalistach, którzy będą w stanie wykonywać tego typu skomplikowane operacje. Znaczy, problem na razie nie jest zupełnie odczuwalny, dlatego przynajmniej jeśli patrząc z punktu widzenia Mazowsza, liczba transplantologów na Mazowszu jest największą liczbą w Polsce. Ale patrząc na strukturę wiekową osób, które wykonują zawód transplantologa, jest to powód do niepokoju. Mazowsze ma w tej chwili średnio około 60 lat średnia wieku dla chirurgów w ogóle. W tej grupie są również chirurdzy, transplantolodzy. W całej Polsce jest około 500 miejsc rezydenckich wolnych, które nie są zapełniane potencjalnymi specjalistami. W związku z tym możemy liczyć się w perspektywie 10-15 lat, że chirurgów na Mazowszu po prostu nie będzie. A w tej liczbie również tych chirurgów, którzy będą się chcieli zajmować transplantologią. Jak pan sądzi, z czego to wynika? Z trudności? Chirurgia jest bardzo trudną dziedziną, z całą pewnością, i niezwykle odpowiedzialną. W związku z tym młodzi ludzie raczej wolą wykonywać pracę, która nie niesie ze sobą tego zagrożenia odpowiedzialnością, aż taką odpowiedzialnością i dużym ryzykiem potencjalnym powikłań. Profesor Zbigniew Gałązka, panie profesorze, pytanie do pana. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o dawstwie rodzinnym. To sytuacja z kolei idzie w dobrym kierunku. Myślę, że to jest zbyt optymistyczne określenie. My od lat walczymy o to, żeby zwiększyć liczbę nerek pobieranych od żywych dawców rodzinnych, ale również i spokrewnionych emocjonalnie w układzie mąż, żona lub przyjaciel, przyjaciółka. W ten sposób, no tutaj powiem smutno, moja smutna konstatacja jest taka, że ten procent to 3, czyli porównując to z krajami, gdzie oczywiście poziom medyczny jest na wyższym poziomie, bo jest lepszy sposób finansowania, no to Holandia, Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone, prawie 50% przeszczepionych nerek pochodzi od żywych dawców. No i to jest to, co jest do zrobienia dla nas. Oczywiście to, co powiedział pan profesor Nazarewski, to jest duży bardzo problem, ale są również i pewne wydarzenia niezwykłe w transplantologii, chociażby to, co się wydarzyło półtora czy dwa miesiące temu w Stanach Zjednoczonych, że przeszczepiono świńską nerkę, która była zmodyfikowana genetycznie, czyli mówimy o ksenotransplantacjach. Taki mit trochę, jak o Prometeuszu, któremu kciuki i te kruki wyjdzie, obywają wątrobę, a ona odrastała. Czyli
przyszłość na pewno jest w postępie w biologii molekularnej i inżynierii genetycznej. Być może będzie tak, że będziemy hodowali sobie narządy, ale schodząc na ziemię, mamy stały problem z tym dawstwem, z zbyt małą liczbą dawców w porównaniu z listą oczekujących. No właśnie, no to co zrobić, żeby te proporcje się odwróciły? No po pierwsze apel do polityków po to, żeby zwiększyć, bo to jest niezwykle nośna dziedzina, jeśli chodzi również i o ekonomię. Bo proszę zwrócić uwagę, że nie mówiąc już o korzyściach medycznych, to są korzyści ekonomiczne z przeszczepienia nerki. Jeśli policzymy koszt dializ w ciągu roku, no to to jest prawie 100% więcej niż leczenie chorego po przeszczepieniu nerki. Czyli patrząc to z punktu widzenia biznesowego, to gdybyśmy mieli firmę, która ma liczyłaby to konkretnie, no to każdy z tych, którzy by zarządzali tą firmą, by przeklasnęli, że tylko przeszczepiamy nerkę, bo ci ludzie nie generują kosztów. A ja już nie mówię oczywiście o kosztach społecznych. Ci ludzie wracają do pracy, są w pełni aktywni i ja uważam, że takie inicjatywy jak Bieg po Nowe Życie, no jest przykładem na to, na co pozwala przeszczepienie narządu. Ten człowiek, nerki, ten człowiek staje się, może uprawiać sport, a nie musi być dializowany. Nie stanowi obciążenia dla naszego budżetu. Nie bierze nic na ręcie, tylko idzie do pracy. Wielu, których widzimy na ulicy, nie wiemy, że jest po przeszczepieniu nerki. No bo to daje takie możliwości. A przykład tych organizacji właśnie, które chociażby Stowarzyszenie Sportu Chorych po Transplantacji, to pokazuje, że ja mogę dać bardzo spektakularny przykład, że przeszczepiłem nerkę, którą oddał ojciec swojemu synowi i tenże syn zdobył 7 złotych medali w pływaniu na olimpiadzie dla chorych po przeszczepieniu. No to jest dowód na to, co może dać przeszczep nerki, tak? Czyli przeszczep to nowe życie. No właśnie, to nowe życie, tak jak hasło tego spotkania tutaj. Panowie, ja wiem, że to jest pytanie bardzo ogólne, ale chciałbym, żebyście się pokusili o odpowiedź na to pytanie. Jaki problem albo jakie problemy dziś trapią polską transplantologię? Myślę, że to, o czym rozmawialiśmy, brak albo zdecydowanie za mała liczba narządów, które jesteśmy w stanie przeszczepić. Wynika to zarówno z tego, że szpitale, które mają potencjał dawstwa, nie uczestniczą w programie przeszczepiania narządów, pobierania i przeszczepiania narządów. I to, o czym mój kolega powiedział, 3 czy 5% nerek przeszczepianych w naszym kraju pochodzących od żywych dawców w stosunku do 20, 30, 40%. Takie są możliwości. Nie mamy tego w realu. Chcielibyśmy, żeby tak się stało. Panie profesorze, to samo pytanie do pana. Powiem tak. Mamy znakomity przykład kraju, który jest nam bardzo bliski kulturowo, mianowicie bardzo, prawie całkowicie jest on katolicki, jak i Hiszpania. W Hiszpanii to dzięki programu rządowym i stworzeniu, to co powiedział pan profesor Nazarewski, takiej liczby koordynatorów i pewnym zdyscyplinowaniu szpitali, no bo to znaczy, że jakiś szpital bierze lub nie bierze udział. To nie jest tak, że to jest widzimisię. On powinien być zobligowany do tego, że tam powinien być koordynator, który powinien być opłacany z pieniędzy ministerialnych, żeby to jego było zadanie. Żeby każdy szpital był zobligowany, że tak jak mówimy, że musi on zapewnić opiekę taką, że jest ostry dyżur, to również musi zapewnić to, że bierze udział w programie dawstwa narządów. No bo to jest tak naprawdę utrata możliwości pobrania.